Polacy znaleźli się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Nikt nie podejrzewał, że sprawa przybierze taki obrót. Okazuje się, że służby nie są w stanie nic zrobić. To straszne. Polacy od kilku tygodni drżą o swój los, spekulując, kiedy i czy do naszego kraju dotrze koronawirus. Zakażonych osób w kolejnych regionach na ziemi jest coraz więcej. Trudno było przewidzieć, że rodacy niemal z dnia na dzień dowiedzą się, że znajdują się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Nie można już nic zrobić. Władze rozkładają ręce. Polacy znaleźli się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, jak donosi portal Fakt. PL. Na wycieczkowcu Diamond Princess, należącego do korporacji Carnival Japan, japońskiej filii amerykańsko-brytyjskiego przedsiębiorstwa, który 20 stycznia wypłynął z Yokohamy z 2600 pasażerami i 1045 członkami załogi na pokładzie, rozpoznano koronawirusa. Pierwszym zakażonym okazał się 80-letni mężczyzna, obywatel Chin, którego już po 5 dniach wysadzono w porcie w Hongkongu i oddano w ręce służb medycznych. To jednak nie był jedyny przypadek infekcji, bowiem, gdy na wycieczkowcu pojawili się lekarze, którzy wszczęli badania, po sprawdzeniu zaledwie 300 osób koronawirusa zdiagnozowano aż 64 z nich, a kilkoro innych miało wyraźne objawy świadczące o zachorowaniu, takie jak problemy z oddychaniem lub wysoka gorączka. Na domiar złego Fakt podaje, że na statku, który do portu przybił 3 lutego, było 3 Polaków, 1 członek załogi i 2 turystów. Sytuacja jest bardzo poważna, przy czym nikt nie podejrzewał, że wycieczka zakończy się w taki sposób. Podczas wejścia na pokład niemożliwe było rozpoznanie objawów choroby u pasażerów. Choć nasi rodacy także zostali poddani badaniom i wówczas nie wykryto u nich żadnych niepokojących symptomów, specjaliści nie mogą wykluczyć, że te nie pojawią się w najbliższym czasie. Dzisiaj grzeje, 1. Policja siłą wyrzuciła ją z plaży. Wszystko przez strój kąpielowy, który miała na sobie 2. IMK w pilnie wydało najwyższy, 3. stopień alertów. Życie Polaków zagrożone, niż Sabina niedługo uderzy w Polskę, nie zgłaszają oni obecnie żadnych potrzeb naszym służbom konsularnym, wszyscy są pod opieką japońskich służb, podało biuro rzecznika resortu. Władze rozkładają ręce i wszystko wskazuje na to, że nie są w stanie w żaden sposób zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa. Najlepsze newsy dnia, źródło, Fakt. Następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.